To jest podcast Mama Przybytuje, czyli szczere rozmowy na temat ciąży, porodu i rodzicielstwa. Ja nazywam się Ewa Śmietowicz-Szyłajtis i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Przychodzą takie etapy rodzicielstwa, kiedy mamy wrażenie, że nasze dziecko ciągle choruje. Ciągnące się gile z nosa, kaszel suchy, kaszel mokry. Co wyjdzie z jednej infekcji, zaraz pojawia się kolejna. Hmm, znacie to? Ja tak, momentami aż za dobrze. Dlatego dzisiaj do rozmowy zaprosiłam pediatrę dr Dagmarę Smektałę-Smakulską, znaną jako mobilny pediatra. Cześć, Dagmaro. Cześć, witam serdecznie. Myślę, że nagrywamy ten odcinek w idealnej porze, kiedy się zaczęły właśnie te wszystkie gile wraz z początkiem jesieni. Mhm. Więc powinnam zadać, tak mi się wydaje, przynajmniej jako rodzic, pytanie, co ja mogę zrobić, jeżeli chodzi o budowanie odporności dzieci od tych pierwszych dni, tygodni, miesięcy. Tak naprawdę pierwszym krokiem do budowania odporności u dziecka jest już ciąża. Mama w ciąży powinna się prawidłowo i zdrowo odżywiać w miarę możliwości, żeby dostarczyć organizmowi jak największą ilość witamin, które będą dobudowywane do mleka kobiecego. Jeżeli mamy jakieś szczepionki, które są zarejestrowane w ciąży, a na przykład okres infekcyjny danej choroby przypada na okres, kiedy urodzimy dziecko, Myślę tu głównie o szczepieniu przeciwko grypie. Warto, żeby taka mama też się zaszczepiła, bo jeżeli zaszczepimy się w ciąży, to wraz przez łożysko przepływają przeciwciała, które dostarczyliśmy organizmowi i wtedy, kiedy mama urodzi maluszka, ten maluszek już jest zabezpieczony na dany sezon przeciwko na przykład grypie. Kolejnym etapem, już po porodzie, jest yy, karmienie piersią. Jeżeli tylko możemy, mamy takie możliwości, to w mleku kobiecym jest bardzo dużo przeciwciał, swoistych immunoglobulin, które budują odporność dziecka, a przynajmniej chronią je na pierwsze miesiące życia, aby dość intensywnie nie chorowało. A kolejny etap, kiedy już mamy starszego malucha w domu, to jest rozszerzanie diety. Rozszerzanie diety o owoce, warzywa, produkty, które zawierają podstawowe witaminy, o produkty, które zawierają żelazo. To jest też bardzo ważne, żebyśmy dostarczali w diecie dziecku odpowiednich minerałów. Często jak dziecko ma niedobory żelaza, to choruje częściej w porównaniu do innych. Te, te dzieci, które gorzej rozszerzają dietę, bardzo często mają też problemy z tym, że częściej chorują. No, i kolejny etap to jest odpoczynek, wypoczynek i rekreacja na świeżym powietrzu. Niezależnie od warunków pogodowych, nie powinniśmy przyzwyczajać dziecka do tego, że siedzi tylko w domu, tylko jak najbardziej powinniśmy wychodzić na świeże powietrze, wychodzić na spacery, najlepiej dwa razy dziennie, bo to wspomaga. Przygotowuje organizm dziecka do adaptowania się do różnych warunków środowiska, i to też jest bardzo pomocne i pomaga podnosić odporność takiego malucha. Tak, może tak się jeszcze zastanawiam, właśnie a propos odporności. Bardzo teraz, szczególnie jak się zaczyna ten okres jesienny, ciągle słyszymy o różnych suplementach, witaminach, ostatnio słyszałam o leju z czarnuszki. Które wspierają odporność. Jak to jest z tymi suplementami? Czy warto suplementować dziecko? Jeżeli tak, to, to czym? Generalnie suplementy są tylko i wyłącznie suplementami. Po pierwsze, jeżeli produkt jest zarejestrowany w jako farmaceutyk, który jest suplementem, to nie, ma, nie potrzebuje koncesji na to, ile da, zawiera danej substancji czynnej. Tam mhm. może być, nie wiem, 100% cukru, 100% jakiegoś oleju, a czarnuszki jedna kropla i nikt tego nie sprawdza. Więc tutaj powinniśmy mhm. być świadomi, że jeżeli decydujemy się. W ogóle na jakiś produkt, który chcemy podawać dziecku, raczej opierać się o leki wspierające odporność, a nie o suplementy diety. To jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy sprawdzić, wybierając jakiś produkt, który chcemy podawać maluchowi, i najlepiej zawsze to skonsultować z lekarzem co do działania oleju z czarnuszki, wyciągu z jeżówki, tranu, wszelkich witamin są takie preparaty witaminowe, nie chcę wymieniać nazw, które też mają podnosić odporność. Generalnie badania wykazują, że zmniejszają zachorowalność na jakieś infekcje w 1 do 2%. Są to nikłe wartości. W przypadku dzieci, które często chorują, oczywiście jest to coś, co możemy spróbować zastosować, żeby sobie pomóc. Ale nie liczmy na to, że jak zaczniemy podawać dziecku jakiś wyciąg, ono jak ręką odjął, zacznie chodzić do przedszkola i przechodzi nam cały rok albo żłobka. Mhm. No Nie można wierzyć w takie cuda, niestety. Dagmaro, powiedz mi, wspomniałaś o tej diecie. Jestem taka ciekawa, co z tymi owocami sezonowymi, i warzywami. Czy faktycznie ma to wpływ, żebyśmy wybierali sezonowe owoce i warzywa? Ma to wpływ na, na potem odporność? Tak, ponieważ one nie są przechowywane w takich warunkach chłodzących. Tak naprawdę powinniśmy się decydować na sezonowe warzywa i owoce występujące w naszym regionie, czyli o tej porze roku naj, najpopularniejsze są jabłka, takie świeże od dostawców regionalnych, ponieważ w tej skórce owocu jest. Zawarte najwięcej witamin, i one nie poddawane są żadnym obróbkom, czyli nasze dzieci korzystają z tego, co daje nam natura, tak jakby. Więc powinniśmy się decydować właśnie na te owoce i warzywa, które występują w naszym regionie geograficznym sezonowo i które są świeże, a nie z jakichś chłodni, lodówek do kupienia w sklepach. Nawracające infekcje. Powiedz mi, jak to jest? Katar, kaszel, jak często oznacza, że coś niedobrego dzieje się z naszym dzieckiem? No niestety, to jest tak, że na początku maluch jest chroniony, bo dużo immunoglobulin i przeciwciał ma od mamy. I ten pierwszy miesiąc życia dziecko jest chronione. Następnie myślę teraz, jak opowiadam o pierwszym dziecku, zaraz sobie powiemy o kolejnych, jak to wygląda. Rodzice na niego huchają, dmuchają, unikamy nadmiernych wizyt ze strony rodziny. Nikt z kaszlem, katarem staramy się, żeby do dziecka nie przychodził. No i koło roku takie dziecko, które jest chowane pod takim kloszem, zaczyna chodzić do żłobka przedszkola i tam spotyka grupę rówieśników, która jest zasiedlona przez zupełnie inne bakterie przez zupełnie inne wirusy, grupę rówieśników, która wszystko liże, dotyka palcami, wkłada do buzi. Trudno o to, aby wtedy dziecko nie zaczęło się wymieniać tymi wirusami i bakteriami z innymi dziećmi. Zaczyna im spadać odporność, bo to jest też okres ząbkowania, często dla dzieci dodatkowego ślinienia. Spadek odporności generuje to, że dzieci nawzajem się zarażają, no i zaczyna nam się sezon infekcyjny w pełni. Tak naprawdę musimy się liczyć z tym, że jeżeli dziecko posyłamy do żłobka, jest to jego żłobka bądź przedszkola, jest to jego pierwsza placówka, to na początku ten maluch będzie chorował. Będzie chorował bardzo często, będzie chorował na zwykłe, przeziem... myślę o takich infekcjach jak katary, kaszle. Tak naprawdę może się zdarzyć, że będzie chorował dwa razy w miesiącu. Jeżeli Będą to infekcje poważniejsze, będą to nawracające zapalenia oskrzeli, będą to zapalenia ucha nawracające, infekcje, które będą wymagały antybiotyków bardzo często, to wówczas musimy zacząć się doszukiwać jakichś problemów z odpor odpornością albo jakiejś innej choroby, np. alergia, astma oskrzelowa, które predysponują do częstszych infekcji. I wtedy trzeba z lekarzem przedyskutować, podliczyć sobie tą ilość infekcji i zastanowić się, czy nie trzeba poszukać czegoś głębiej. Ja najczęściej rodzicom proponuję, żeby notowali sobie w zeszycie, odkąd dziecko tylko pójdzie, infekcje, to czym są leczone, to jakie mają rozpoznania, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, żeby, żeby wiedzieć, co to są za infekcje i czy ewentualnie po dwóch, trzech miesiącach powinniśmy się zacząć przyjmować i szukać czegoś głębiej, czy są to tylko i wyłącznie infekcje żłobkowe, które no niestety, ale na początku występują bardzo często. No właśnie, czy często czy wspomniałeś te trzy tygodnie. Okej, okay. i teraz powiedz mi, moje dziecko ciągle choruje. Wspomniałaś też o tym żelazie. Czy są jeszcze jakieś badania, które warto, żebyśmy wykonali? Jeżeli nasze dziecko rzeczywiście non stop choruje i czujemy, że coś, coś jest nie tak. Na wstępie wykonujemy takiemu maluchowi morfologię podstawową z rozmazem. Znaczy, badania krwi zawsze musimy wykonać, kiedy dziecko jest zdrowe, jeżeli chcemy ocenić to, jak jego organizm się zachowuje. Możemy wykonać morfologię z rozmazem, wówczas oznaczyć poziom żelaza i ferytyny i to są najbardziej podstawowe badania. W porozumieniu z lekarzem można sięgnąć po panele immunologiczne, po, przepraszam, po panele alergologiczne, pokarmowe i oddechowe, i jeżeli mamy bardzo częste infekcje bakteryjne, dziecko często wymaga antybiotyku. Ale naprawdę, jeżeli wiemy, że to dziecko wymaga antybiotyku, a nie, nie uczęszczamy do kogoś, kto ten antybiotyk często nam włącza, to wówczas sięgamy po takie bardziej zaawansowane badania, które wykonuje się w warunkach szpitalnych i oznaczamy odpowiednią ilość immunoglobulinu dziecka, oceniamy jego odporność swoistą i tam już się robi bardziej zaawansowane badania, żeby ocenić, czy odporność dziecka jest prawidłowa. Rozumiem, czyli morfologia, coś jeszcze poza morfologią, czy może w ogóle inny specjalista, nie wiem, pulmonolog. Y nie, pulmonolog od razu nie. Na początek pediatra, który podliczy nam liczbę infekcji, jeżeli to będą nawracające zapalenia oskrzeli, może wysunąć podejrzenie astmy i wówczas wysłać do pulmonologa. Jeżeli będziemy podejrzewali tło alergiczne, będą jakieś takie dziwne katary, suche kaszle, albo utrzymujący się stale suchy kaszel u dziecka, albo zmiany skórne, to możemy pomyśleć o alergii, wyśle dziecko do alergologa. Pamiętajmy, że na ten okres też przypada często problem z refluksem u dzieci i to może powodować też nawracający kaszel predysponuje do niektórych infekcji. Wtedy dziecko wyślemy do gastroenterologa. Ale tak naprawdę każdy rodzic powinien mieć zaufanego pediatra, który prowadzi albo przynajmniej ma wgląd do tych wszystkich infekcji, żeby mógł pokierować rodziców w odpowiednim kierunku, bo to pediatra wysuwa podejrzenie danej jednostki chorobowej i kieruje rodziców dalej. Mhm. A Dagmaru, powiedz mi, co z tymi domowymi sposobami na choroby, na przykład syrop z cebuli sławne inne sposoby? znaczy są to sposoby które świetnie potrafią łagodzić objawy infekcji i sięgając po jakieś leki z apteki ja często też pacjentom zapisuję leki które są oparte o preparaty ziołowe jakieś wyciągi z bluszczu wyciągi z prawoślazu bo są to rośliny które mają jakieś udowodnione działanie przeciwkaszlowe albo wykrztuśne albo rozrzedzające wydzielinę więc jak najbardziej są to dobre sposoby przy czym nie zawsze te sposoby wystarczą. Jeżeli chcemy rozgrzać organizm, podziałać właśnie łagodząco, no to sięgamy z, łagodząco po syrop z prawoślazu, rozgrzewająco syrop z cebuli, wykrztuśnie, wyciąg z bluszczu roślinnego. Także możemy po niej jak najbardziej sięgać. No tylko też, jeżeli je stosujemy, to musimy wiedzieć w jakim konkretnie celu, a nie tak, że wszystkie możliwe sposoby łączymy, bo czasami po prostu możemy zaszkodzić, na przykład przy paleniu gardła, podając dziecko, dziecku miód, podrażnimy to gardło i dziecko zacznie kaszlać. Poza tym niektóre znaczy dzieci do pierwszego roku życia w ogóle nie powinny dostawać miodu, bo jest tam, może się tam znajdować taka niebezpieczna bakteria, która powoduje poważne infekcje. Także m, trzeba to stosować jak wszystko z rozwagą i rozsądkiem. Te żłobki przedszkola, już troszeczkę o nich wspomnieliśmy. Powiedz mi, jak wspierać nasze dzieci zdrowotnie, gdy uczęszczają do żłobka przedszkola, szczególnie tak jak wspomniałaś, jest to pierwsza placówka, czyli dopiero mają taki pierwszy, bardzo intensywny kontakt z tymi wszystkimi wirusami? Przede wszystkim na początek zorientować się, jak jest duża grupa. Im większa mhm. grupa dzieci, tym większe ryzyko, że dziecko będzie częściej chorować. Bezpieczniejsze są mniejsze grupy. Oczywiście rodzice w żłobkach państwowych nie mają na to wpływu, mhm. ale na przykład mają już wpływ na to, żeby wymusić na dyrekcji, żeby nie łączono grup w godzinach popołudniowych, bo wiem, że często to się zdarza i wtedy dzieci mają kontakt znowu z innymi dziećmi, znowu z innymi chorobami, patogenami, no i znowu jest większe ryzyko zachorowań. Dlatego staramy się, aby grupa była mała, aby grup nie łączono popołudniami. Aby jak najwięcej dzieci miały możliwość przebywania na świeżym powietrzu, bo to jest ten ekwiwalent spaceru, który my przerabiamy z dziećmi, i zadbajmy też o to, aby dziecko regularnie się przebierało. Co to znaczy? Inny zestaw ubrań do przedszkola, żłobka, inny zestaw w domu i na spacer z rodzicem. Moja córka nie uczęszcza do żłobka, ale mamy specjalne ciuchy przeznaczone na prac zabaw i po placu zabaw się momentalnie przebiera. No bo tam jest duże zgrupowanie dzieci i zdarzają się infekcje, i bardzo dbamy o to, żeby jednak te rzeczy. Też jak wchodzimy do domu, to Nelka już jest nauczona, że pierwsza rzecz, jaką ona robi, to ona się rozbiera i przebiera się w coś innego. Także, żeby zadbać, żeby te bakterie i wirusy zostawały gdzieś tam i te, to, co pierzemy na co dzień, no wiadomo, że są rzeczy, które rodzice piorą codziennie, ale kurtki już dziecku codziennie nie pierzemy. Bierzemy ją raz w tygodniu. Więc pozwolić sobie na to, żeby mieć kilka zestawów i żeby była kurtka przedszkolna, i żeby była kurtka na wyjścia z rodzicem, albo kurtka gdzieś tam domowa. Taka. Przy, przy domu, w ogródku, żeby tych patogenów nie przenosić. To też jest wbrew pozorom dość istotne. Powiem Ci, że jeszcze o tym nie słyszałam i nawet o tym nie pomyślałam. Aż chcę Ci się przyznać, ale ja mam dla synka taki kombinezon przeciwdeszczowy, bardzo przydatny. I piorę go tak raz na dwa-trzy tygodnie, więc widzę, że muszę się poprawić. Powiedz mi tak, <laughs> Powiem Ci, że naprawdę mam kilku pacjentów, którzy bardzo się tak zastosowali do tej praktyki i jest lepiej. Więc na pewno spróbuję. Powiedz mi, to jest też pytanie od słuchaczki, właśnie co z tym przegrzewaniem dzieci, czyli ubieraniem dzieci za ciepło? Tak, to jest w Polsce, zdarza się bardzo często niestety. Ja ostatnio, jak jedna mama zaczęła mi dziecko rozbierać w gabinecie, to, to chwyciłam się za głowę, ile warstw to dziecko miało na sobie. Proszę Państwa, ubierajmy dzieci adekwatnie do tego, jak my się ubieramy, tak? Czyli tyle warstw, ile zakładamy na siebie, tyle zakładamy dziecku, które się normalnie rusza tak jak my. Jeżeli dziecko siedzi w wózku, okrywamy je kocykiem, ale nie dokładamy mu kolejnej warstwy, bo za chwilę z tego wózka wysiądzie, będzie chciało pobiegać. Będzie ciągle w ruchu, następnie spocone z mokrą koszulką, wsadzimy do wózka. No i po prostu ono. Przegrzeje się. Te dzieci mają gorszą odporność. One się pocą, potem powieje wiatr, zaczynają kaszlać, zaczynają się rozpinać mokre. No, przegrzewanie w Polsce nie jest mitem, jest niestety faktem i bardzo często rodzice nie ubierają dzieci adekwatnie do temperatury. Zwróćcie Państwo uwagę, że właśnie te wszystkie kombinezony, które są dla dzieci, one są mało przewiewne. Więc pod nie nie zakładamy sweterka i spodni dresowych, tylko co najwyżej raz rajstopki cienką bluzeczkę, nawet jak jest zimno na dworze, bo one totalnie nie przepuszczają powietrza mhm. bardzo, bardzo ważne, e, tak może powiedz mi co z <laughs> jak słyszycie ja jeszcze wychodzę z choroby <śmiech> 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 więc tak niestety jeszcze trochę pochrzą, pochrząkuję, ale powiedz mi co właśnie ze wspieraniem odporności po przebytej chorobie, co my rodzice możemy zrobić Przede wszystkim, jeżeli mamy dziecko z infekcją, ja też jestem taka dość restrykcyjna. Ja wiem, że często, czasem rodzice no, nie mają co zrobić z dzieckiem, ale jeżeli dziecko ma katar, ma zielone gile z nosa, to nie powinno uczęszczać do placówki i w miarę możliwości powinno zostać w domu. Po infekcji, jeżeli rodzice mają taką możliwość, 2-3 dni zostaje w domu, ogarnia się w warunkach domowych, jeszcze je doglądamy i dopiero potem wraca do placówki. Tak naprawdę to, co możemy zrobić, to już w trakcie choroby z dzieckiem wyjść na spacer, ale nie biegać po pracach zabaw, zjeżdżać na zjeżdżalniach, bo to generuje dodatkowe obciążenie dla serca i płuc, tylko spacerować. Możecie się pogonić w parku, w lesie, ale też w granicach rozsądku. Prawidłowo się odżywiać i porządnie się wycałować i wytulić w domu, skorzystać z tego czasu. Powiedzmy podstawowe błędy rodziców dotyczące odporności. Na pewno przegrzewanie. Podawanie multum suplementów, nie patrzenie na składy i, i ja już miałam rodziców, którzy przedawkowali i witaminę mhm. C i różne inne witaminy. Witaminę D bardzo często, bo w każdym suplemencie się znajdowała, a rodzic nie pomyślał, że, że te witaminy, które tam są, się kumulują. Plus nikt tego nie kontroluje, ile tam tej witaminy D jest Naprawdę, może być za mało, może być za dużo, więc no, taka granica rozsądku, jeśli chodzi o odporność, lęk rodziców przed szczepieniami ja jestem pediatrą, zawsze będę szczepienia popierać, dla mnie jest to osiągnięcie nauki więc jeżeli chcemy jakoś wspierać koniecznie podając coś dzie dodatkowego dzie dziecku skorzystajmy z szczepień zalecanych, teraz zaczyna się sezon infekcyjny to jest bardzo dobry moment na szczepienie przeciwko grypie, moja córka już to szczepienie zaliczyła, sezon na grypę zacznie się około grudnia, stycznia więc do tego czasu zdąży wytworzyć przeciwciała, bo potrzebuje około 4 tygodni organizm szczepienie przeciwko ospie żeby zniwelować te sezonowe epidemie ospy w przedszkolach i żłobkach i tak naprawdę, y, jeszcze jakieś błędy rodziców, tak myślę. Myślę, co przegrzewanie dzieci, niewychodzenie na spacer w trakcie infekcji. To jest jakiś mit, który pokutuje, że nie wolno z dzieckiem wyjść. Jeżeli dziecko nie gorączkuje, ubieramy je do tego adekwatnie, jaka jest temperatura na dworze, i jak najbardziej powinniśmy wyjść z dzieckiem. Powinniśmy wywietrzyć dom nie otwieranie okien jak dziecko jest chore no to to jest w ogóle dla mnie dramat temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić 18-19 stopni nie, nie katujmy tych dzieci że trzymamy je w domu w golfikach i sweterkach przy 24 stopniach bo nikt nie jest w stanie wyzdrowieć w takiej temperaturze i poczuć się lepiej hmm, coś jeszcze miałam na myśli a woda tak się zastanawiam pilnowanie żeby dziecko piło wodę tak, jak najbardziej, nawadnianie. Pamiętajmy, że jak podajemy dziecku leki wykrztuśne, czyli te, które prowokują kaszel, powinniśmy dziecko dopajać, bo z czegoś musi rozrzedzać tą wydzielinę. Więc jak najbardziej, dopajanie dziecka. Tak samo przy wszelkich zapaleniach oskrzelików, po to, żeby te dzieci z tego suchego kaszlu przeszły w kaszel mokry, żeby miały z czego produkować wydzielinę. O, jeszcze kąpanie. Też taki mit pokutuje, że się dziecka nie myje, jak jest chore. Można zrobić szybki prysznic, a nawet jest to wskazane, jak dziecko gorączkuje. Mhm. E, tak marocznie się zastanowiłam właśnie teraz. E, moje dziecko też chodzi do żłobka. E, no i często jest dylemat innych rodziców również, kiedy zaczyna się ten etap też ząbkowania. E, no i ten towarzyszący taki przezroczysty katar kiedy rozpoznać, czy jest to katar ząbkowy, czy to już jest inny katar i czy posyłać to dziecko do żłobka? Znaczy powiem tak, generalnie czytałam artykuł naukowy, w którym ostatnio się mówi o tym, że przy ząbkowaniu dziecko właściwie poza obrzękiem i nadmiarem śliny w buzi nie powinno mieć żadnych innych objawów, ewentualnie jakiś stan podgorączkowy, bo jest pobudzenie organizmu, ale stan podgorączkowy, czyli jakieś 37, max 38 stopni. Jeżeli u dziecka pojawia się katar, to jest już sygnał dla nas, że zaczyna się dziać coś więcej, że organizm sobie nie radzi. Jeżeli mamy możliwość, i na przykład nadal jesteśmy w domu, bo to jest tylko adaptacja, powinniśmy takie dziecko zatrzymać w domu. Jeżeli nie, to czujnie obserwować, jak tylko gile. Smarki staną się obfite. Tudzież dołączy się kaszel, to nie ma opcji, żeby tylko i wyłącznie przyczyną było zamkowanie. Teraz mój ulubiony cykl, czyli mit czy fakt. To pierwszy mit czy fakt. Dziecko, które przeszło dużo infekcji jako małe dziecko, później będzie mniej chorować. Myślę, że bardziej mit. Owszem. <śm> Zawsze w zderzeniu z grupą dzieci dziecko będzie chorować więcej i, i musi przyjść taki moment, kiedy dołączy do grupy e, i, i zacznie chorować, i na pewno ta odporność się wzmocni, ale tak naprawdę im młodsze dziecko zaczyna chorować, tym wbrew pozorom te infekcje przechodzi ciężej, bo niestety e, tak jest zbudowany organizm dziecka, że przytkany nos u starszych dzieci niekoniecznie powoduje zapalenie ucha. U maluchów mamy na tyle krótką tą drogę między trąbkami e, słuchowymi gardłem e, oskrzelami krtanią, że te dzieci bardzo często niestety łapią zapalenie ucha e, i to jest zmora właśnie takich maluchów żłobkowych. E, przerastają im migdałki, przetykają się te wszystkie drogi, które powinny normalnie wentylować. Więc im młodsze dziecko owszem złapie większą odporność, ale e, Większy, większe straty poniesie jego organizm na tym. Będzie ciężej chorować. Będzie miał cięższe powikłania tych infekcji. Kolejny mit czy fakt. Witaminy D należy podawać cały rok. W Polsce no to właśnie. zależy od tego, czy mhm. naświetlamy dziecko na słońcu, czy nie naświetlamy. Jeżeli w okresie wakacyjnym minimum 15 minut dziennie dziecko przebywa bez kremu z filtrem na świeżym powietrzu, stosujemy witaminę D tylko w okresie jesiennym od września, października do marca, kwietnia. A jeżeli bardzo pilnujemy tego, smarujemy nasze dziecko co pół godziny kremem z filtrem na świeżym powietrzu, wówczas stosujemy witaminę D cały rok. To teraz y, ostatni mit czy fakt. Dziecko z gorączką nie powinno wychodzić z domu. No to już powiedziałam, jest to mm. mit. Znaczy, y, jak zbijemy gorączkę, to możemy wyjść z domu. O. <gry> Powiedz mi, kiedy po, y, kiedy do lekarza powinniśmy się udać przy nawracających chorobach? Kiedy do lekarza? No, jeżeli te infekcje się przeciągają, to znaczy trwają dłużej, zwykły katar przeziębienia u dziecka trwa dłużej niż 7-10 dni, wtedy powinniśmy skonsultować się z lekarzem. Jeżeli dziecko w trakcie infekcji gorączkuje dłużej niż 3 dni, albo nie możemy sobie poradzić z tą temperaturą, nie możemy jej zbić. Przy nawracających infekcjach, jeżeli mamy w niedalekiej, jak gdyby kombinacji 3 4 użycie antybiotyków w krótkim odstępie czasu. Jeżeli mamy nawracające zapalenia o skrzeli minimum 3 pod rząd w roku, to też powinniśmy to skonsultować z lekarzem. Albo jeżeli dziecko mimo wyleczenia z infekcji nadal pokasuje, nadal ma ciągle zapchany nos, to wówczas też powinniśmy się skonsultować z pediatrą, może to jest jakaś alergia i może warto by było pomyśleć o alergologu. Tak, może tak podsumowując już nasz odcinek, powiedz mi, jak wspierać dziecko, które często choruje? Jak wspierać dziecko? Przede wszystkim wykazać się dużą cierpliwością. E, prawidłowa dieta, wyjścia na świeże powietrze i spacery. Będę tu powtarzać bez końca. E, szczepienie dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień, a potem uzupełnianie szczepienia zalecane. I tyle. Aż tyle, myślę, że tyle, aż tyle, tak naprawdę naprawdę. tyle możemy zrobić dla nich. Myślę, że teraz ten okres przed nami to takie duże wyzwanie dla rodziców, no ale będziemy się w tym wspierać i myślę, że Twoje, twoje wskazówki będą dla nas bardzo pomocne. Więc bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek. Wiem, że wróciłaś z dyżurów, więc mam nadzieję, że się zaraz zregenerujesz. Więc dziękuję Ci jeszcze raz, że poświęciłaś nam czas żebyśmy mogli się dowiedzieć jak najwięcej na temat odporności naszych dzieci. I życzę Wam spokojnego dnia. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie, bardzo miło by było znowu Cię usłyszeć. Do usłyszenia.